jest tak, że najpierw słyszymy od bliskich, co się z tobą dzieje, co jest z tobą nie tak, czemu się nie godzisz na to, co zawsze, prawda? Coś zmieniamy w otoczeniu. A to jest ten moment, w którym kobieta wychodzi z tej głównej roli matki i pojawia się nowa przestrzeń. Ona ma wreszcie przestrzeń pomyśleć o sobie. Tak? Właśnie na skutek tej całej zmiany gospodarki hormonalnej, ten taki typowy mózg mamy, który generował bardzo wiele obowiązków, powinności w życiu każdej z pań. Co ciekawe, nawet jeżeli jakaś pani nie ma dzieci, to tego rodzaju zaangażowanie przekłada wtedy na przykład w pracy, tak? Albo na dzieci bardzo bliskich osób, tak? Więc to jest kwestia taka dosyć uniwersalna. Ale w tym momencie, mówię, około tego 50 roku życia, powiedzmy, że to takie umowne, robi się ta przestrzeń na coś nowego. Nagle to już służenie innym nie wystarcza. Nagle chcemy czegoś więcej. Nagle rodzi się pewnego rodzaju bunt, że ja chcę coś dla siebie, ja chcę coś zrobić. I zaczynają się dziać naprawdę magiczne rzeczy, bo proces wychodzenia z tego pudła, jestem przede wszystkim mamą, bywa momentami bolesny, ale jest bardzo wyzwalający. Tutaj kluczem jest znalezienie w sobie tej ogromnej ilości siły opartej o coś stałego. I tak jak ja tutaj rozmawiałam z organizatorami, że konferencja jest przede wszystkim skierowana do pań, które są aktywne zawodowo, prawda? Jeżeli pani jesteście wszystkie aktywne zawodowo, to że tak powiem, statystyki są po waszej stronie. Zasadniczo mówi się, że panie aktywne zawodowo lepiej odnajdują się w tej całej sytuacji i że jest to moment, właśnie ten koło 50 roku życia, kiedy te sukcesy zawodowe zaczynają mieć kluczowe znaczenie dla kształtowania, uwaga, tożsamości. Czyli jeżeli przez większość swojego życia do tej pory najpierw byłyśmy przede wszystkim córkami, potem jesteśmy przede wszystkim matkami, teraz możemy być sobą. Teraz możemy być dla siebie. I duże znaczenie w tym właśnie odnajdowaniu tej nowej mnie, to tak naprawdę nie jest nową mną, bo okej, jest tu trochę nowości, ale jest też tym dotarcie do takiego sedna siebie. Ma bardzo duże znaczenie właśnie wtedy te sprawy zawodowe. Sytuacja się trochę komplikuje, jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z pracy. Jeżeli uważamy, że praca jest marna i nie chodzi tu o pensję, a bardziej o takie poczucie bycia docenionym. Jeżeli kobieta idzie do pracy i uważa, że to, co robi, jest ważne, jest potrzebne, jest szanowane, albo przynajmniej, nie mówię, że ma zbawiać świat, ale potrzebne jest na przykład komuś, tak? To od razu się czuje lepiej. Tutaj mogę powiedzieć przykład takiej pani, która, słuchajcie, została tak jakby wcześniej pozbawiona pracy, wcześniej niż by należało względem emerytury. Więc przesiedziała z mężem, który bardzo mocno wymagał wszystkiego od niej, dobre w domu 10 lat. Później dostała okazję pomocy w biurze, bycia zatrudnionym jako pomoc administracyjna. Była tym bardzo przerażona, ponieważ już zaczęła mówić to, co mąż o niej mówił. Co ty tam, gdzie ty tam pójdziesz, co ty tam w zasadzie umiesz robić, przecież ty już nie pamiętasz, jak się pracuje i tak dalej, i tak dalej. No nie były to wartościowe, że tak powiem, budujące słowa. Natomiast pani poszła. Pani poszła i mimo tego, że w pierwszym dniu była tak zdenerwowana, że wszystko z rąk po prostu leciało, spotkała się z tak dużą życzliwością wszystkich ludzi, bo była tam najstarsza. Oni potrzebowali kogoś, kto załagodzi ten młodzieńczy entuzjazm, jaki panował w zespole. Więc po paru tygodniach po prostu rozkwitła. I nawet nie była to praca na cały etat. Ona mi mówi tak, ja wreszcie mam po co wstawać rano. Ja czuję, że jestem potrzebna, że ktoś mnie docenia, że ktoś mi powie dziękuję, jak ja ułożę te dokumenty. W ogóle okazało się, że w ciągu roku zrobiła, w ciągu pół roku zrobiła to, co całemu 15-osobowemu zespołowi nie znaleźli na to czasu przez 2 lata. Chodziło o archiwizację dokumentów, wiecie, to jest robota, której nikt nie tak nie musi, prawda? Jak jest ryzyko kontroli, to się wtedy wszyscy rzucają do dokumentacji. Tutaj nie była ryzyka, także nie była to sprawa pilna, ale była z tych ważnych. I ona się tego podjęła, zrobiła to fantastycznie. Także w tym momencie praca zawodowa działa bardzo na waszą korzyść. Kolejnym takim aspektem, ja jeszcze do tej pracy zawodowej wrócę, natomiast co jest jeszcze takie ciekawe, bo wychodząc z tego mózgu mamy, tak bym to nazwała, tak? Czyli bycia przede wszystkim matką, to nie jest tak, że my całkiem pozbawiamy się chęci działania na rzecz innych. Nie, po prostu zrobimy to inaczej, zrobimy to po swojemu, bo tam już
Nie ma czegoś takiego powinna, albo muszę zrobić jeszcze to i to, albo dobrze by było, bo tego ode mnie chcą, tego oczekują. Wtedy, jak kobieta nabiera mocy, robi się bardziej coś takiego, ja chcę to zrobić. Ja chcę to zrobić po swojemu. Ja poprzez zmianę siebie pokażę, że warto to robić. Tak, to jest często to, co ja bardzo fajnie obserwuję, jak Kasia nawiązała do jogi, że panie zaczynają ćwiczyć jogę na przykład w wieku 55-60 lat i po jakimś czasie przychodzą z córkami i to one ciągną te córki. Bo właśnie ta córka widzi, jak się mama zmieniła, tak? Poprzez pracę z ciałem, przede wszystkim pracę z oddechem też. Bardzo dużo są te zmiany. Natomiast, drogie panie, w tym takim procesie zmiany jest taka dosyć trudna rzecz. Mianowicie oczekiwania społeczne i kulturowe. No nie wiem, na ile pani się interesujecie psychologią, że tak to ujmę. Są takie badania pewnego bardzo znanego psychologa. Z tych badań wynika, że w zasadzie to nas już nie powinno być. Bo kobiety po 35 roku życia przestają być atrakcyjne. Więc po co się nimi interesować, prawda? Zabawne. Natomiast ten potencjał zaczynają już dostrzegać od paru ładnych lat marketingowcy, bo się okazuje, że kobiety po 50 latach, jak powiedziałam, już ten estrogen tak nimi nie rządzi. One zaczynają mieć odwagę. One mają czas, one chcą zrobić coś dla siebie. 50 lat nasłużyłam się rodzinie, teraz jest czas dla mnie. Więc zaczynają to już powoli wykorzystywać. Tylko niekoniecznie rodzina tak będzie myślała. I niekoniecznie ci najbliżsi. Są bardzo fajne sytuacje w momencie, kiedy kobieta próbuje wyjść z tej dotychczasowej roli, tak? Nawet typowym hasłem, okej, teraz sam sobie będziecie, sami sobie będziecie robić obiad. Jak? Tak? W pierwszym momencie, jak to? Mama już nie robi obiadu, prawda? I jest bóg. No tak, no po prostu. Skończyła się pewna rola, przechodzimy dalej. Problem pojawia się wtedy, jeżeli rzeczywiście te dzieci są uzależnione od matek i matkom jest w tym dobrze, tak? I nie chce się nikomu przeciąć tym powinny. No to wtedy ani kobieta w 50 nie rozwinie skrzydeł, ani te dzieci nie zakosztują prawdziwie dorosłego życia, no bo te relacje cały czas są takie same, co z tego, że metryka się po prostu jest tak więcej lat. Nie ma to znaczenia. Także trzeba pozwolić, że tak powiem, odfrunąć, żeby zająć się samemu. Co? Żeby zająć się sobą. I właśnie w tych oczekiwaniach społecznych, drogie panie, są dwa ryzyka. Pierwsze, to wygląd, bo zaczyna się cisnąć. Od małego jesteśmy uczone tego, że jesteśmy oceniani. Cały czas oceniani. I tutaj też taki piękny przykład, słuchajcie, urodziny dla dzieci, jak to wiadomo, harmider, ruch, mamy siedzą, gadają, dzieci szaleją. Na stole mnóstwo jakichś tam ciastek, takich rzeczy. Podchodzi chłopiec, jada jedno, drugie, piąte, dziesiąte, przysiadł się, coś tam wsuwa całą miskę, tak? Nie ma komentarza. Podchodzi dziewczynka, siedzi, je i za chwilę jedna z matki. Nie jedz tyle, zostaw dla innych. A matka owej dziewczynki, nie jedz tyle, bo będziesz grupa, nikt ci nie będzie lubił. Taki może trochę groteskowy przykład, drogi panie, ale czy to nie jest tak, że od małego cały czas takie, a nie inne komunikaty lecą? Uważaj, jak wyglądasz i służ innym zasadniczo. Bierz pod uwagę uczucia innych. Nie najpierw twoich, najpierw innych. Przecież musisz być przydatna, musisz być grzeczna, musisz być pomocna, musisz działać dla innych, wtedy cię będą lubić. Tak? Bo od tego cały świat zależy. No i po tym 50, tak jak mówię, około tak, roku życia zaczyna się ta taka fajna odwaga, że kurczę, ja już nie chcę służyć innym, ja chcę pożyć dla siebie. Tym bardziej, że wiecie, zaczyna się ta taka refleksja, czy to już mówimy, tak? Ile zostało? Tu straszą chorobami, tam straszą czymś innym. No i się zaczyna myślenie, to kiedy żyć, jak nie teraz, tak? W dowolnym, że tak powiem, momencie niech to będzie wasz wybór. Także takie zagrożenia, jeżeli chodzi o te oczekiwania społeczne. Jak sobie z tym radzić? Przede wszystkim tutaj jest kwestia tej pracy z myślami i pracy nad własnymi przekonaniami. Bo jeżeli nawet zostałyście wychowane w duchu takim, a nie innym, ale was to ciśnie i już tak nie chcecie, to macie prawo przyznać same sobie, że okej, teraz czas na nową mnie, nową wersję mnie, teraz ja chciałabym poznać siebie. Nie tylko siebie usługującą innym, czy pomagającą innym, siebie dla siebie, po prostu. Co nie wyklucza pomagania innym, bo zazwyczaj wtedy i tak wracamy do tej roli, tylko w zupełnie nowy, fajny sposób. Tak? Taki sposób, który nie niszczy nas.
Także tutaj jest ta praca z przekonaniami i z myślami. I tu często, wiecie co, ja dostaję takie pytania, jak odróżnić na przykład głos intuicji od tego racjonalnego i tak dalej. No to jest proste. No. Racjonalizacja to są zawsze analizowanie, fakty, jak siedzimy, myślimy i tak dalej. A intuicja to jest takie bardzo silne z wewnątrz, czasem nie do powiedzenia. To jest coś takiego, że jak nam wychodzi, że okej, no w zasadzie nie, no powinno to się udać, jest to, jest tamto, dobra, zgadzam się. A się nie uda, to potem jest, że czułam, że tak będzie. Nie? To jest się bierze z wewnątrz. Teraz jak oddzielić to jedno od drugiego? No to można po prostu zarządzać. Nauczyć się radzić sobie ze stresem i właśnie z tą presją oczekiwań. Bo jeżeli pozwolicie sobą kierować poprzez wzmaganie presji na was, to nigdy nie będziecie wiedziały, o co wam tak naprawdę chodzi. Bo zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał wam kierować. Od małego. Tak? Od małego na każdym etapie życia kobiety jest ktoś, kto uważa, że wie lepiej. Zresztą wystarczy, słuchajcie, włożyć telewizor, tam każdy jest ekspertem od wszystkiego i każdy wie wszystko najlepiej, tak? Nikt nie bierze pod uwagę to, że nawet jak idziecie do lekarza, który zakładacie, że ma ogromną wiedzę na jakiś temat, jest uznany, sprawdziłyście go, polecają wam go znajome. Ta wizyta trwa ileś tam minut i to wy znacie siebie. Jeżeli czujecie, że ten człowiek wam nie pomoże, to żadne dyplomy tak naprawdę nie przekonają waszego serca. One was przekonają racjonalnie, ale to się nie sprawdzi. Jeżeli tutaj chcecie sobie poszukać więcej informacji na ten temat, to polecam poczytać o tak zwanym efekcie placebo, tak? W jaki sposób to działa. Ale ponieważ mamy tylko pół godziny, to się streszczam, żeby już was nie przedłużać. Także te praca z przekonaniami i tak jak powiedziałam, te oczekiwania społeczne, żeby umieć sobie dawać z tym radę, umieć sobie dawać radę ze stresem, bo nie ma czegoś takiego, jak ktoś wam powie, nie stresuj się, no nie stresuj się, no zawsze się stresujemy, prawda? Jest stres większy, stres mniejszy. Pytanie, co zrobisz z tym stresem? Jak go zreinterpretujesz? Bo jeżeli coś ci nie wyjdzie, a ty wychodząc z pracy, zadzwonisz do koleżanki, opowiesz, wrócisz do domu, opowiesz, potem opowiesz córce i tak dalej, będziesz miętolić temat 2 miesiące, no to źle się odbije na twoim zdrowiu. Ale jeżeli wyjdziesz i powiesz, okej, okay, to mi nie wyszło, co mogę zrobić następnym razem? Idziesz do przodu, plus oddech, jedziesz. Jak to się mówi, jedziesz dalej. Tak jak na przykład, słuchajcie, na szkoleniach z wystąpień publicznych często się mnie pytają, dobra, co zrobić? Jak zlikwidować ten stres? I tak dalej, i tak dalej. Tak? Oprócz tego, że oczywiście nie wpadamy w ostatniej chwili, to po prostu posiedzieć i skupić się totalnie na oddechu, tu, na tym przepływie. Jeżeli siedzicie w pracy, macie toksycznego szefa, znam jedną cudowną panią około 50, kobieta po prostu złote serce ma. No ma takiego szefa choleryka, że mówi do mnie tak, ja sobie wzięłam ten, wiecie, do mierzenia ciśnienia, tak? I mi ciśnienie skacze, już jak wiem, że dyrektor przyjdzie, tak? Już jej ciśnienie skacze. Czy ja mam brać tabletki? Matko kochana, to lekarz niech decyduje, czy ty masz brać tabletki, ale ciśnienie można sobie obniżyć w odpowiedni sposób. Koncentrujemy się na oddechu, tak? Uspokojamy to serce, robimy bardzo długi wydech. Bo jeżeli cały dzień siedzimy właśnie w takich pomieszczeniach, no, zamkniętych, daleko od natury, no to inny jest ten wydech. Czy któraś z pań pali? Czy oficjalnie się nie przyznacie? Dobra, nawet jak się nie przyznacie, to warto sobie zrobić takie, słuchajcie, ćwiczenie oddechowe. Jak się jest na powietrzu, może nie w centrum miasta, przynajmniej nie na tych ruchliwych ulicach, ale zaciągnąć się tym powietrzem, tak jak właśnie palacze robią, tylko oni się zaciągają, dym, ale zaciągnąć się tym powietrzem, zrobić sobie tak, tak, zatrzymać na chwilę to powietrze i dopiero puścić. Jak czeka z was coś ciężkiego, też warto coś takiego zrobić. Albo jak już ten szef wyjdzie, otworzyć okno, już jest dobrze, tak? Na tej zasadzie, żeby nie trzymać tego stresu, nie kumulować go, bo to, słuchajcie, to bardzo źle działa. I streszczając się, nie wiem, ile mi minut zostało, ja mogę długo, ale... Trzy minuty, dobra. Słuchajcie, w takim razie 3 minuty o relacjach, które jest tematem rzeką, ale bardzo fajne były badania zrobione. Trwały chyba najdłużej ze wszystkich badań, bo 75 lat, wyobrażacie sobie, naukowcy z Harvarda, 75 lat, ekipa po ekipie badali tych samych ludzi. Niestety, jak to mężczyźni naukowcy, najpierw badali tylko mężczyzn, dopiero kilkanaście lat temu przyszło im do głowy, że no jak przecież panie też trzeba zapytać o zdanie, prawda? Ale badali nad tym, co sprawia, że człowiek jest szczęśliwy, że człowiek jest zdrowy i szczęśliwy. Badali na nim po prostu wszystko, parametry życiowe, te morfologie i tak dalej, i tak dalej. Wniosek
był taki. Dobre relacje. Dobre relacje, słuchajcie. I jest też, jeżeli się interesujecie tymi sposobami na długowieczne, że tak to ujmę ogólnie, to jest też taka, jak to się mówi, stulatkowie z wyspy Okinawa, tak? I to, tam możemy to zobaczyć w praktyce, jak to wygląda, bo tam oni też bardzo dbają o te relacje. Dobre relacje, i to nie o to chodzi, żebyśmy mieli milion znajomych na Facebooku, bo wiemy, że to nie działa, tak? To ten face to face rzeczywisty musi być. Ale chodzi też o jakość tych relacji. Czyli żebyśmy wiedzieli, że możemy polegać na tej osobie. Żebyśmy czuli wsparcie. I już dawno było wiadomo, że małżeństwa przedłużają życie. Nie pan. Tak? Którzy i tak mają tą niższą od kobiet, tak? Średnią długość życia. Natomiast mało kto czytał to małym druczkiem, co było napisane, że dobre małżeństwo, dobre. I rzeczywiście też wyszło im w tym badaniu, że jak oni sprawdzili parametry życiowe panów w wieku 50 lat i chcieli przewidzieć, jak już oni doszli do 80, kto będzie najzdrowszy, to najzdrowszy był nie ten, co miał najniższy poziom cholesterolu, nie ten, co nie pan, ten, co deklarował najwyższy poziom satysfakcji, szczęścia w małżeństwie. Czyli te relacje z drugą osobą i to poczucie takiego bycia zrozumianym, wsparcia. I teraz słuchajcie, drogie panie, bo to jest bardzo ważna rzecz. Nie zawsze tak jest, że to wsparcie znajdujemy w tej osobie, w której teoretycznie powinniśmy, bo dałyśmy swoją rękę, przyrzeczenie czy coś x lat temu. Nie zawsze tak jest. Czasami po tej 50 magicznej panie dostają skrzydeł, stwierdzają: nie, to koniec, ja chcę teraz zająć się sobą, czego pan nie wytrzymuje i są rozwody. Potem jest ciekawe wejście w kolejny związek, bo panie nie są takie chętne. Wracają z randek i mówią: nie, no ja nie będę kolejnego brała skargę, ja już się naprawiam, nie? Teraz niech ktoś o mnie zadba, ja o siebie chcę zadbać, niech mi nie zabierają mojego życia, bo ona już zdążyła sobie nagromadzić tego życia nowego. Więc niekoniecznie ta najbliższa osoba, ale i tu jest bardzo ważna kwestia, jak kobieta wychodzi z tego rynku pracy, jak doczeka się tej emerytury, to ona traci też część znajomych. I żeby tutaj nie zawęzić tylko i wyłącznie swoich relacji do tych dzieci i do tego męża. Żeby szukać dalej. Iść w kierunku swoich pasji, swoich zainteresowań, pogrzebać tam, co mnie cieszyło, co mi sprawia radość, czego chcę więcej. Na te spacery piękne, o których mówiła Kasia. Wziąć koleżanki. Mieć koleżankę od spaceru, drugą od nordikowi, trzecią od jogi. Już się robi fajny plan relacji. Ważne, żeby te relacje były szczere. Nie oczekujmy od tego, że jedna osoba załatwi nam cały pakiet zrozumienia we wszystkich naszych aspektach życiowych, bo to nierealne. Natomiast, żeby były szczere, żeby było czuć wsparcie i żeby to się udało, to trzeba trochę przepracować w sobie. Czyli właśnie oddzielić te przekonania, które nas ograniczają, od naszych prawdziwych potrzeb, od tego, co chcemy, i nauczyć się działać ze stresem, plus w tej pracy nad asertywnością, czemu, pamiętajmy, sprzyja biologia, tak? Różnica w tych hormonach sprzyja to, praca nad asertywnością, to żeby w tym jeszcze umieć na nowo przekształcić relacje z dziećmi. Bo jedne panie łatwo te swoje dzieci puszczają i z przyjemnością pełnią rolę co jakiś czas tylko na przykład doradczą, jak ktoś zapyta. A inne panie ze strachu bardzo często, z lęku, to co ja będę robiła na tej emeryturze, zostają całą sobą w relacjach, w rodzinach dzieci i to nie służy nikomu, tak? Bo te dobre relacje, to nie o to chodzi, żeby były częste albo zajmowały nam 100% czasu, tylko jakościowo dobre, jakościowo. Także chcecie żyć długo i zdrowo, dobre relacje, najlepiej w połączeniu z ruchem i wspólne posiłki oczywiście też. Zdrowe, to już mówiłam Karina na początku, jak mają wyglądać. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Jakby ktoś sobie życzył mnie znaleźć, to oczywiście mogę dać wizytówkę albo ulotkę czy coś takiego. A teraz po mnie jeszcze chyba yoga będzie, więc będzie o ruchu tym bardziej. Dziękuję bardzo.